Słuchajcie, rozmawiałem, odbyłem w sumie parę rozmów na temat Mavica Air 2 i chciałem się podzielić kilkoma spostrzeżeniami, bo temat jest dosyć ciekawy. Wchodzi dron właściwie chyba w najgorszym czasie, w jakim może wejść. Wiemy, co się dzieje w Stanach, wiemy, jaka jest relacja w tej chwili z krajem producenta i wiemy, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o kasę, finanse, zatrudnienie i tak dalej. Ale mimo wszystko ten dron był gotowy już wcześniej i dzisiaj parę słów na temat tego, czego możemy się spodziewać, a co jeszcze jest pod znakiem zapytania. I chciałem Was też trochę zaangażować w tę dyskusję, także proszę Was o komentarze pod tym filmem, dlatego że to jest sprawa otwarta. Pewnie za tydzień czy za dwa będzie już nieaktualna, dlatego że 27 kwietnia o 3:30 naszego czasu, czyli 9:30 czasu Nowego Jorku, będzie premiera Mavica Air 2. To, co wiemy na dzisiaj, wszystkie te cechy, których brakowało w Mavicu Air tym pierwszym, one zostały uzupełnione. Przynajmniej większość z nich. Podstawowa bolączka dla mnie, jaka tutaj była, ja użytkuję go już ponad 2 lata, tego Mavica Air, jestem z niego mega zadowolony, to na pewno krótki czas lotu. Realnie ten czas wynosi około może 15 minut i to jest wszystko, co możemy z niego wyciągnąć. Może 17 minut, ale raczej około 15, więc mało. Ja mam 3 baterie i to mi tak bardzo nie dokucza, natomiast jeżeli faktycznie miałbym jedną baterię, byłoby to dość słabe. Druga rzecz, która jest dla mnie do poprawy, dziwię się, że DJI, słuchajcie, przez tak długi czas, bo ten Mavic powinien się dobrze sprzedawać i na pewno im się dobrze sprzedawał, że nie opracowało lepszych śmigieł. Te śmigła są faktycznie głośne i miałem takie przypadki, że ludzie zaczęli protestować, jak wyciągałem Mavica w publicznym miejscu i zacząłem nim latać, przeszkadzać im to, czyli faktycznie dźwięk. Dużo osób sobie radziło w ten sposób, że kupowali te śmigła Master Screw V2. One są całkiem niezłe. Ja dostanę te śmigła na dniach czy na tygodniach, dlatego że dogadałem się z tą firmą i przetestujemy wtedy Mavica 1. Natomiast jeszcze jedna jest sprawa istotna, mianowicie zasięg. Tutaj mamy tak zwany Extended Wi-Fi. Co prawda mamy aplikację DJI Go 4 i możemy, czy jest taka możliwość, do której nie zachęcam, bo to jest oczywiście nielegalne, ale można zastosować, że jesteście w innych krajach FCC i wtedy zasięg mamy zdecydowanie lepszy niż na CE. Spójrzmy zatem na zdjęcia, które wyciekły do tej pory. Jak widać z tyłu, to co się rzuca przede wszystkim w oczy, to są duże otwory wentylacyjne, a także 2 czujniki. Tak jak tutaj mieliśmy 2 czujniki w układzie poziomym, w nowej wersji mamy czujniki w układzie pionowym. Ramiona i całość przypomina bardziej Mavica 1 czy Mavica 2. I mamy charakterystyczny design, jest zupełnie inny, bo jest typowy dla Mavików, faktycznie taki szary, mavikowaty. Nie ma tego wspaniałego designu, który mieliśmy do tej pory w Mavicu Air i to był jedyny model, który do tej pory naprawdę fajny design, taki nowatorski i piękna linia była opracowana. Może poza śmigłami wszystko wyglądało naprawdę rewelacyjnie. Czyli tak, no pierwszym, podsumowując, otwory wentylacyjne na pewno to jest taka cecha, która wyróżnia, że duże otwory wentylacyjne i widać też, że mamy ożebrowanie tej płytki, tego radiatora na dole. To, co wyróżnia wersję drugą od jedynki, to są śmigła Low Noise Propellers, montowane też na szybko złącza, czyli możemy bez problemu sami, bez narzędzi typu wkrętak, te śmigła zamocować i możemy je też zdemontować. Zaznaczone tak samo jak wcześniej, czyli białe i bez zaznaczenia. Tak, to co widać, jeszcze czarna kamera, kamera w kształcie przypominającym kamerę Hasselblad i taki układ gimbala, chyba najbardziej zbliżony do Hasselblad. Natomiast jest ona wykonana z tworzywa, tak? Przynajmniej tak wygląda, że będzie to podobne tworzywo, jak do tej pory było w Mavicu Air. Inny układ oczywiście sensorów dolnych i mamy tutaj 4 sztuki, co daje nam do zrozumienia, że tutaj może być też oświetlenie. Tak jak w Mavicu 2, faktycznie dodatkowe oświetlenie. I to żebrowanie, powiemy sobie zaraz o nim, ale to znaczy, że potrzebujemy tutaj dodatkowego chłodu.
chłodzenia. Co to znaczy, że potrzebujemy dodatkowego chłodzenia? Kto już wie, to proszę w komentarzu. Kto jeszcze, to poczekajcie na koniec, o tym powiemy. Na następnym zdjęciu widzimy nowy kształt i zupełnie nowy design kontrolera RC do Mavica R2. On przypomina nam gabarytami smart controller bardziej i co jest charakterystyczne, nie ma tych obejmek, które utrzymywały urządzenie mobilne, czyli widać, że raczej w pozycji górnej nad kontrolerem będzie się to odbywało niż pod kontrolerem, na pewno nie pod kontrolerem. I widzimy też jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie jak spojrzycie, jest przełączenie w tryb tripod, tak jak w Mavicach 2, tak jak mieliśmy wcześniej, jest to przełączenie w typ tripod. I następna rzecz, która jeszcze jest ciekawa, to jest klawisz przełączenia trybów kamery po prawej stronie obok drążka. O, to jest nowość, mam wrażenie. Czy to znaczy, że będą dwie kamery, że będzie więcej kamer? Kto wie, jestem ciekawy, bo na pewno jakąś cechę będziemy mieli tutaj nową. Proszę o komentarz, co o tym myślicie. Sam kolor szary, trochę inny design niż mieliśmy do tej pory kontrolerów, ale widać, że DJI poszło w trochę w inną właśnie tutaj stronę. Nie widać połączenia, nie widać gniazda micro USB, widać lampy kontrolne, return home, power, przełącznik modów, a także jeden przycisk funkcyjny po lewej stronie obok drążka i to jest chyba wszystko, co z tego zdjęcia jesteśmy w stanie ogarnąć. Natomiast tył kontrolera też pokazuje nam, jak popatrzymy i tutaj to, co jest ciekawe i warte uwagi, mianowicie chłodzenie też. Wygląda na to, że to jest duży otwór wentylacyjny, czyli mamy do czynienia z mocniejszym chłodzeniem, a kto użytkował Mavica 1 albo Mavica 2 wie dokładnie, o co chodzi. Patrzmy jeszcze na inne zdjęcia. To, które tutaj widzimy, niewiele wnosi oprócz tego, że śmigła są faktycznie low noise, widać to dokładnie i tam raczej w środku może być lampa. Z tyłu mamy takie kształtki, takie nóżki, kształtki do lądowania jak w Mavicu 1, co jest charakterystyczne, czyli też stały element, jeżeli chodzi o design. I ostatnie zdjęcie, które pokazuje nam, że bateria będzie ładowana od góry, nie tak jak w Mavicu 1, że mieliśmy baterię ładowaną od dołu, tylko bateria klasycznie ładowana od góry i raczej nie będzie w tym układzie górnego czujnika. Wygląda na to, że będziemy mieli tylko tył i przód, jeżeli chodzi, oczywiście dół, jeżeli chodzi o obstacle avoidance. Tak, tutaj już więcej nic ciekawego nie osiągniemy. I teraz pozostaje pytanie, jeżeli będziemy mieli dłuższy czas lotu, jeżeli będziemy mieli ciche śmigła, czyli faktycznie cichy ten dron, lepszy kontroler, pozostaje dla mnie pytanie takie, czy będzie OcuSync, bo to jest kluczowa sprawa i drugie pytanie, ile ten dron będzie kosztował. Mówi się o tym, że ma kosztować około $799, czyli to jest 8, tak? 8 razy 4, około 3,5 tysiąca. Słuchajcie, dużo i mało. Porównując do Mavica 2, na pewno nie będziemy mieli takich pełnych możliwości, ale na pewno DJI musi nam dać coś, jakieś cechy, które skłonią nas do zakupu, prawda? Zobaczmy na ten przycisk przełączania, zobaczmy na ten inny kontroler, zobaczmy na chłodzenie. Prawdopodobnie będzie jednak OcuSync. Obym był dobrym prorokiem, bo tak rozmawialiśmy z Pawłem Siwieckim dzisiaj z Cybershopu i on potwierdził, że to może być właśnie OcuSync, bo wszystkie tego typu chłodzone, tak w ten sposób chłodzone czy ożebrowane drony właśnie to mają. I idąc tą drogą, słuchajcie, bo pytanie brzmi, czy wart będzie zakupu? Co musi zrobić DJI, żeby to był naprawdę smaczny dla nas kąsek, żebyśmy wysupłali te 4000 zł? To jest kawał kasy w tej chwili. Dla wielu osób to jest naprawdę duży pieniądz. Co musi zrobić? I zadałem pytanie naszym grupowiczom. Pytanie brzmiało tak. Już 27 kwietnia planowana jest premiera DJI Mavic Air 2. Ciekawe, ile osób jest zainteresowanych nabyciem nowego Mavica Air 2? Napiszcie proszę, jakie są wasze odczucia. I teraz uważajcie, bo tutaj wzięło udział około 150 osób w tej sondzie, czyli na dzisiaj całkiem nieźle, przez 6 godzin. 48 osób napisało raczej odpuszczę. 44 osoby jako druga najwyższa odpowiedź to było zależy od jego możliwości.
czyli gdybyśmy mieli zasięg dobry, gdybyśmy faktycznie mieli dron o dużym czasie, długim czasie lotu, jeszcze dobrej jakości plus cichy dron, to praktycznie dużo lżejszy od Mavica 2, bo Mavic 2 waży około 900 gramów, tak? Ten dron może ważyć, podejrzewam, jeżeli tu mamy 430 i Mavic 2 będzie trochę cięższy, może ważyć około 0,5 kg. Całkiem fajna wartość i jest takim średnim dronem. Można go brać na wycieczki, nie jest za ciężki, ale jednocześnie nie jest też bardzo lekki i nie zabiera go wiatr. Następne wyniki sondy są takie. Na trzecia odpowiedź. Mam wyższy model, więc zostaję przy swoim, 38%. Mam mini, więc zostaję przy swoim, 8 osób. I sprzedam stary model i kupuję Mavic Air. Tylko 3 osoby. Jeszcze są dodatkowe 2 opcje. Następne opcje są takie. Jak zawsze kupuję każdy nowy model od DJI. Tylko 1 osoba. Mam Sparka. Lepszego jeszcze nie wymyślili. 1 osoba. Widać. Czyli słuchajcie, wygląda na to, że niewiele osób jest tak naprawdę zainteresowanych. Może 25-30% byłaby skłonna zwrócić uwagę w zależności od tego, jakie będą możliwości. I teraz prawdziwą sztuką jest to, żeby znaleźć miejsce pomiędzy obecnym Maviciem R, pomiędzy Maviciem Pro, czy Platinum, który nadal jest całkiem fajną propozycją, a Maviciem 2 i Maviciem właśnie, czy Pro, czy Zoom, czyli Maviciem 2. I jak to oni zrobią, prawda? W jaki sposób sobie poradzą? Więc ja mam wrażenie, że dadzą nam taką cechę, której do tej pory nie było w dronach. To może być coś, czego jeszcze nie widzieliśmy, tak? Coś, co będzie bardzo ciekawe, jak na drony amatorskie. Może będzie coś związane na przykład z kamerą 3D, kto wie, może będzie jakaś dostawka, albo możliwość zastosowania zewnętrznej optyki. Jeżeli mamy przełączenie pomiędzy kamerami, można się domyślać, że coś takiego, co pozwoli DJI i temu produktowi wywołać tak zwany efekt wow, bo właśnie przez to dzięki temu sprzedają swoje produkty. Więc zobaczymy, 27.04, tak, 27 kwietnia to będzie ten czas. Ja Was proszę o uwagi w komentarzach, co o tym myślicie. Bateria na pewno 3,5 tysiąca mAh. Ta bateria, którą mamy w tej chwili, to jest 2350 mAh, czyli będzie o 1200 mniej więcej mAh większa pojemność. To już jest całkiem nieźle, to jest sporo, naprawdę. To możemy się spodziewać czasu lotu około 0,5 godziny 35 minut. Wygląda to całkiem nieźle. Także słuchajcie, 27 o 3.30 rano, jak ja pamiętam, jeżeli to dobrze przeliczyłem na nasz czas europejski, i będziemy wiedzieli wszystko. Czy go zamówię? Nie wiem na dzisiaj. Powiem szczerze, że nie wiem. Trochę mnie kusi ten dron, ale nie wiem, czy ja mam takie możliwości, bo w tej chwili mam Mini, mam Mavica Air, mam Hubsana i być może będę musiał sprzedać, żeby kupić któregoś z nich, żeby kupić Mavica R2. To jeszcze przede mną ta decyzja, ale na dzisiaj waham się i właśnie też cieszę się, że będziemy mieli dodatkowy model, bo zawsze są to większe możliwości, zawsze można coś ciekawego zrobić dodatkowo i coś się dzieje przede wszystkim na rynku. Po tym, jak DJI niemal przespało cały poprzedni rok, wprowadzając tylko 2 modele enterprise'owe plus wprowadzając Mavica Mini, no nie było takich spektakularnych na rynku konsumenckim ruchów. Tutaj myślę, że ten rok będzie lepszy, przynajmniej pod tym względem, i coś ciekawego nam DJI pokaże. Na pewno pokaże coś ciekawego już 27 kwietnia. Dzięki za uwagę, czekam na Wasze opinie. Jeżeli te rozważania były dla Was pomocne, to proszę Was też o subskrypcję. To bardzo pomaga, szczególnie przy rozmowach z takimi firmami jak na przykład Master Air Screw, gdzie jak patrzą, że mam trochę więcej subskrypcji, na pewno jest mi łatwiej. Pozdrawiam Was i do zobaczenia już na kolejnym live'ie, czy w kolejnym epizodzie wkrótce. Trzymajcie się, cześć! Traditional aircraft to install ADS-B transmitters by the year 2020. There's no mandate for drones to have ADS-B receivers, but DJI wants to be a good partner in the use of airspace. And now DJI is committing to installing AirSense in all the drones it makes over 250 grams.